Odkąd w 2012 roku powstała świetlica w Kurowicach, toczy się spór pomiędzy mieszkańcami obu wsi. Gmina Jerzmanowa pozyskała pieniądze na budowę świetlicy w Modłej, tymczasem wybudowano ją w sąsiedniej miejscowości. To kiedyś wójt gminy Jerzmanowa w 2006 roku podjął decyzję na wniosek mieszkańców i sołectwa, że wybuduje dla moich mieszkańców świetlicę. Ta świetlica została wybudowana. Na początku wszystko było na Modłą i raptem użytkowanie tej świetlicy znalazło się w Kurowicach 42A, bo taki adres ma ta świetlica. Aby konflikt rozwiązać, wójt gminy Jerzmanowa, Lesław Golba, zaprosił obie strony do rozmów. Wezwał nawet negocjatora z Warszawy, który miał pogodzić zwaśnione strony. Mediacje wczorajsze dotyczyły właśnie tej kwestii, żeby obie strony zechciały porozmawiać ze sobą na temat form użytkowania, w jaki sposób ze sobą współpracować, jeśli chodzi o właśnie ten obiekt. W Urzędzie Gminy Wierzmanowej negocjacje trwały 3 godziny. Na salę nie wpuszczono dziennikarzy. Zwaśnionym stronom nie udało się też dojść do porozumienia. Sołtys Modłej jakby nie chce zgodzić się na to, aby również mieszkańcy Kurowic mogli korzystać z tego obiektu, a więc niejako uważa, że ta świetlica przysługuje tylko mieszkańcom Modłej. Chcielibyśmy się poczuć pełnoprawnymi gospodarzami tej świetlicy. My naprawdę robimy wszystko, żeby ta świetlica tętniła życiem. Na temat sporu nie chce się wypowiadać sołectwo Kurowic. Nie powiem na ten temat. Nie będziemy udzielać. Nie. Dziękujemy. Kolejne spotkanie mediacyjne z udziałem negocjatora ma odbyć się w styczniu przyszłego roku.